Bardzo dziękuję za te zasłużone brawa. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało pamiętamy ze szkoły. Bo faktycznie, gdy dokonamy taki krótki rachunek sumienia, to okaże się, że chwilę po zakończeniu tej edukacji szkolnej, my do końca nie jesteśmy w stanie... powiedzieć, jaki był przebieg grecko-perskich wojen, nie potrafimy obliczyć masy molowej, nie potrafimy nawet podać budowy komórkowej tego osławionego pantofelka. I faktycznie, śmiało możemy powiedzieć, że to nie jest być może taka nienormalna sprawa, bo jednak nie są to jakieś szczególnie użyteczne i przydatne informacje, ale pojawia się główne pytanie, o jakiej skali problemu my w ogóle mówimy. I to zbadał profesor psychologii kognitywnej na Uniwersytecie w Memphis, Art Grisser, który przyjrzał się temu, co zostaje uczniom w głowach po, uwaga, tygodniu zapoznania się z jakąś lekcją. I wtedy okazało się, że mniej więcej mniej niż 10% wszystkich informacji w ogóle w tych głowach zostaje. I teraz zobaczcie, my mówimy o czymś, co jest po tygodniu i mówimy o sytuacji takiej, w której jest to mniej niż 10%, więc nie możemy oczekiwać wielkich cudów po paru latach od wyjścia ze szkoły. I oczywiście, pomimo tego, że to jest smutna sytuacja, to ona przede wszystkim nie jest normalna. A to dlatego, że uczyliśmy się tych informacji czasami parę razy, dlatego że mieliśmy w czasie kilku różnych klas te same rzeczy omawiane i to jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że wielu z nas w ogóle na sprawdzianach z tych rzeczy otrzymywało piątki, dobre oceny, a później ta wiedza tak czy inaczej jak to powietrze z balonika uchodzi i tego po prostu nie mamy. I oczywiście moglibyśmy teraz spłakać nad rozlanym mlekiem, ale ja jestem tutaj po to, żebyśmy szukali rozwiązania, nie problemów i zastanówmy się przede wszystkim dlaczego, o co chodzi. I rzeczywiście taką najbardziej intuicyjną odpowiedzią byłoby to, że właśnie po pierwsze jest to wiedza bezużyteczna, po drugie jest to wiedza narzucona z zewnątrz i jakoś szczególnie pasjonująca, uczciwie mówiąc, nie jest, dlatego że to są przede wszystkim informacje ogólne, jakieś takie naprawdę sprawy powiązane z taką typowo wiedzą ogólną, encyklopedyczną nawet i trzeba by było się z tym zgodzić, to jest prawidłowo punkt myślenia, ale zastanówmy się, skąd on w ogóle się wziął. Dlatego, że na fakt, dlaczego my w ogóle tak mało pamiętamy ze szkoły, a z drugiej strony, dlaczego doprowadzamy do sytuacji, w której szkoła wygląda tak, jak wygląda, to na te wydarzenia paradoksalnie mogło mieć wpływ coś, co wydarzyło się w październiku 1806 roku. Cóż się wtedy stało? A mianowicie, armia